Widzimy się, ale żeby się nie spierdolił. Nie ucieknij. Wydaje mi się, że wy już swego czasu skrzyżowaliście rękawice na sparingach. Tak, muszę powiedzieć, że tak, że Darek nawet był lepszy, moim zdaniem silniejszy. Ja miałem trochę czasu, żeby się przygotować. W jednym sparingu udało mi się... Piotrek, nie kłam, przecież jak poddałeś mnie gilotyną, to czemu tak mówisz teraz? No jeden raz udało. No mówię, jak jest, kurwa, że poddałeś mnie gilotyną, bo przyjechałem, kurwa, no, z lotniska. Skromnym człowiekiem. Trener od razu mówi, dawajcie, robimy sparing, nawet się nie rozgrzałem i zadusiłeś mnie. No muszę ci przyznać to, kurwa. Darek. Ja się przyznaję do takich porażek, ale później był drugi trening i się już robiłem, robić, jak no. Kurwa chciałem. Wybacz mi, nie chciałem wstydu robić. Po prostu trenowaliśmy, jesteś silny, jesteś fajny. Pierdol, że kurwa, że ten, wiesz co chodzi, mów prawdę. No dobra, no jesteś, nie wiem, lepszy albo gorszy. Normalnie piątek, rozmawiamy jak wieczorem. Było, a nie kręcimy w pierdolę. Właśnie, nie Darek... Nie wiem, co ci mam powiedzieć.